Rafał Tito Kryla, w końcu wyczekiwany przez siebie przede wszystkim chyba debiut w klatce, bo mówisz, że od lat śledzisz wszystkie informacje, cały świat MMA. Zgadza się, was mam pozaznaczanych na internecie i oglądam wszystkie galerie UFC, KSW, wiesz, ACB, no wszystko co jest, co ma bardzo wysoki poziom, jestem na bieżąco. Chciałbym zacząć od zwiastunu przed walką, bo Tomasz Bronder powiedział, że znacie się od lat. Powiedz, jak wyglądała ta wasza znajomość, od kiedy się tak naprawdę znacie i jak te wasze wspólne początki wyglądały? My się znamy od najmłodszych lat, bo Tomek startował w jiu-jitsu, ja was startowałem w jiu-jitsu sportowym ponad 20 parę lat temu. Właśnie, przepraszam, że ci przerwę, to nie jest brazylijskie jiu-jitsu, tak? Bo sportowe, no kiedyś nie było popularne brazylijskie, tylko sportowe, no i walczyliśmy w sportowym, nie? Greg? Dziękuję. Wkoczyłeś mnie. No, także znamy się kupę lat. Ja po prostu po roku czasu wróciłem na salę, tak jak mówię, miałem głód zmienienia na coś innego, wiesz, i po prostu chciałem wrócić do sportu walki. Czyli tak jakby trenujesz od samych początków Silesian Cage Club, czy...? Nie. Wcześniej trenowałem w Mysłowicach u Andrzeja Filusa. To był mój pierwszy trener. A ja po prostu jakby prowadziłem szkołę i uczyłem dzieci tańczyć. No i chciałem coś nowego. No wiesz, jakby prowadzić 20 parę lat, uczysz dzieci, młodzież. W pewnym momencie masz przesyt, wypalasz się. No i rok temu w wakacje poszedłem sobie na salę do Tomka Brondera i zacząłem sobie trenować z chłopakami. No super, powiem ci. Wróciłem jakby na nowo. Człowiek młodszy i chętny walki, chętny zdobywania czegoś, nie? Skoro jesteśmy właśnie przy tym tańcu, pomogło to trochę w klatce, jeśli chodzi o kondycję, jeśli chodzi o poruszanie się i tak dalej? Poruszanie, tak, kondycję, ale nie zagrała mi przepona. Byłem strasznie spięty, ciężko mi się oddychało i mata też mi nie sprzyjała, była za miękka, wiesz. Jakby wpadałem, nie mogłem się odbijać z tej maty, bo ona mnie jakby przyciągała do ziemi, nie? A na pewno breakdance pomaga, bo tam są dynamiczne ruchy, wiesz, wszystko kręcone z biodra. No i przez to mam szybkie kopnięcia dynamiczne. Z czego się wzięło to, że byłeś taki spięty? Trochę stres? Wydaje mi się, że też robiliśmy rozgrzewkę, ktoś za szybko nas wywołał. Mieliśmy mieć jeszcze 20 minut przerwy, a od razu zawołali nas na wyjście, wiesz, i nawet sobie nie odpocząłem, tylko po prostu buch. Za chwilę nas wrócili, że mamy jeszcze 8 minut przerwy, bo są jakieś trailery, no i wiesz, to takie było bum, bum, wróć, przyjdź. No i później już stałem, wiesz, jakiś byłem taki przybity, nie? To chyba przez to właśnie, że poprzednia walka skończyła się szybko w pierwszej rundzie. Wiesz, nawet nie wiem, bo nie mamy tam podglądu i nie mogłem zobaczyć tego. Jeszcze wspomniałeś, że mata była miękka. Chciałeś wykorzystać, gdyby była twarda, do jakichś obrotówek i tak dalej? Tak, no jak jest twardsza mata dla mnie, to ja po prostu od razu się odbijam szybciej, wiesz, szybciej biorę wszystko z biodra. A tu jednak mnie to wbijało w ziemię, nie? I nie mogłem się rozkręcić. Ty to dalej w MMA, w klatce? Tak, czekam na drugą walkę. Wracam do domu, zjem pół litra loda wymarzonego i idę na salę, wiesz, dalej zbijać, bo chcę w niższej wadze walczyć. To jest za duża waga dla mnie. Czyli czułeś tą różnicę wagi? Tak, czułem za dużo, wiesz, to jest 80 kilo, to jest mega dużo, nie? Ja powinienem ważyć 70 kilo, nie? Przy moim wzroście, szybkości, także no czekamy. Na pewno chcę zejść dużo niżej, do 70, nie? Artur Sowiński zdradził, że w przypadku wygranej miałeś bodajże w kontrakcie, że stoczysz również drugą walkę tutaj. Tak. Mam w kontrakcie drugą walkę, więc czekamy na przeciwnika do drugiej walki. Powiedz jeszcze, kto kontaktował się z tobą tak naprawdę w sprawie tej walki w FFF? Wiesz co, Tomek. Tomek Bronder dał mi informację, że organizatorzy są zainteresowani moją osobą, czy chciałbym walczyć. Ja się zgodziłem. Zastanawiałeś się w ogóle nad przyjęciem tej propozycji, czy od razu ją przyjąłeś? Od razu, w ciemno. Ja już ćwiczyłem, wiesz, przygotowałem się do tego, żeby walczyć, nie? Masz jakiegoś przeciwnika, z którym chciałbyś się w przyszłości zmierzyć? Nie mam, nie. Po prostu to, co mi wskażą, ja po prostu biorę i przygotowuję się. Ale nie masz nikogo z You Can Dance, z kim miałeś tam może konflikt czy coś, chciałbyś coś wyjaśnić? Co ty, nie. Nie mam nic takiego. Ja jestem bezkonfliktowy człowiek, także nie potrzebuję się tam bić za jakieś tam, wiesz, nie do gadania czy jakieś odpyskówki. Ja chcę sportowca, który przyjdzie i pokaże dobrą walkę.
Okej, z mojej strony to wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, jeszcze na koniec kogoś pozdrowić, chwilę dla ciebie. Tak, pozdrawiam cały team Silesia Cage Club. Adam Niedźwiedź za parter, Artur Kornik za stójkę, trener Bronder za stójkę, Radek za stójkę, Dyzio za pasy, kto tam jeszcze był? No wszystkich z Silesia Cage Club, chłopaków, którzy ze mną sparowali. Dziękuję wam bardzo, dziękuję mojej żonie, że mnie wspierała mocno w tej walce. Dziękuję bardzo. Dzięki.